side. Check it. So, so deaf. Bad boy. Hej, witam wszystkich widzów mojego kanału YouTube. Zapraszam do szóstej części cyklu moich filmów o modelarstwie. Przypomnę co zdołaliśmy do tej pory uzyskać w naszym modelu. Mamy sklejony już silnik umieszczony w ramie, mamy model postawiony na kołach, które wczoraj były malowane. Dzisiaj zabieramy się za dalsze prace. Dzisiaj będziemy przyklejać wszystkie akcesoria, które mają przyjść do ramy, oraz będziemy je malować. W tym celu wrócę się do rozdziału 7, w którym ominąłem sklejanie, to już mam sklejone, w którym ominąłem sklejanie błotników. Potem przejdę do rozdziału 8 i będę wykańczał wszystkie zbiorniczki, będę sklejał, łączył w całość wszystkie zbiorniki, jest ich troszkę, oraz będę już na stałe przyklejał błotniki do ramy. W rozdziale 9 zostało mi do wykonania elementy Q, R, S, T, U i elementy V, W, X. Są już wykonane, są to po prostu koła. Rozdział 10 również jeszcze nawiązuje do ramy i tutaj również skupimy się na przyklejeniu takich elementów jak zbiorniki paliwa. I tutaj będziemy wykańczać już całkowicie ramę, łącznie z osadzeniem już siodła. Rozdział 11 to już będzie rozdział, w którym zajmiemy się składaniem kabiny i to zostawimy sobie już na część 7 naszego spotkania. A więc co? A więc zabieram się za wszystkie elementy w chmurkach, które są nazwane dużymi literami, duże P, duże O i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy potem po złożeniu w całość są już oznaczone i pokazane w ramie, gdzie mają przypaść. Okej, dobra, no to ja się z Wami spotkam po sklejeniu elementu P, po sklejeniu elementu O, M, N oraz po sklejeniu tej chmurki. No i jestem z powrotem. Jestem z powrotem, skleiłem kilka takich elementów za Waszymi plecami, jak koło zapasowe, której felgi nie malowałem na srebrno, ponieważ nie ma sensu. Przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć to, że na części pomalowane klej chyta, ale lubi potem się, że tak powiem, ten element lubi się rozklejać, bo klej, który trochę wyżera plastik, jakby nie było, jest to substancja chemiczna, która w jakimś tam stopniu po prostu wyżera ten plastik, musi go trochę wyżreć, żeby po prostu się z nim zespoić. Nie trzyma farby. Sklejony zbiorniczek razem z rurą, z kawałkiem rury wydechowej. Dwa zbiorniczki. Jeszcze. Jeszcze jeden. Oraz jeden z elementów już tylniego chlapacza. Tutaj już po raz pierwszy widzimy elementy w kolorze nadwozia. Mam już również sklejoną na jedną stronę. Postawię tutaj sobie aparat. Na jedną stronę już mam sklejony chlapacz. Znaczy nie chlapacz, tylko błotnik. Oczywiście ja zawsze powtarzam, że należy sobie najpierw na sucho, zanim zaczniemy. To się właśnie tak dzieje, jak my mamy za dużo tutaj już części posklejanych, że zawsze na sucho należy sobie ten element przyłożyć, czy on pasuje. I dobrze, że to zrobiłem, ponieważ okazało się, że jeden z tych zaczepów, który ma przyjść na swoje miejsce, a dokładnie ten od strony silnika, ten bolec był za długi i musiałem go sekatorem o większym polu rażenia, że tak powiem, musiałem przyciąć ten bolec, aby on schował się w ramię i osiadł na swoim miejscu, gdzie ma przyjść. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tutaj przyjdzie gdzieś błotnik i na tym etapie prac należy już wziąć się za powoli zamalowanie lamp tylnych reflektorów. One szybko schną, więc zrobię to, będziecie tego świadkiem, jak to maluję, a ja Wam jeszcze opowiem teraz o składaniu kabiny.
Jeżeli ktoś zdecyduje się na lakierowaniu kabiny, jeżeli ktoś będzie chciał polakierować kabinę, to powinien to właśnie zrobić teraz. Powinien złożyć według instrukcji numer... według rozdziału 13 instrukcji sklejania, powinien złożyć całą budę bez przyklejenia szkieł, bez przyklejenia szkła z szyber dachu, bez przyklejenia okien, bez przyklejenia całego wnętrza, tapicerek i tak dalej, i tak dalej. Powinien złożyć ten te całe, że tak powiem, pudełko. Powinien je złożyć i wtedy malujemy to najpierw. Najpierw te plastiki lekko cieniujemy, potem nakładamy podkładówkę i potem dopiero nakładamy lakier. Ja jednak tego nie robię, ja w zupełnie inny sposób sklejam modele, jednak dla tych, porada dla tych, którzy jednak by chcieli kabinę malować, lakierować, to powinni to zrobić teraz. Jednak ja tego nie robię, jak mówiłem wcześniej, sklejam tą kabinę w całkiem inny sposób, ponieważ tutaj warto powiedzieć, że wadą tak złożonej kabiny jest to, że potem bardzo ciężko jest włożyć ten cały środek, który będziemy sklejać w rozdziale 11. On potem wchodzi zbyt ciasno. Czasami przy wkładaniu tego całego środka w tą całą już pomalowaną budę elementy lubią się niestety odkształcać. Czasami odpryskuje położony lakier, idzie w łeb spoiwo, nawet czasami pęka nie tak jak trzeba. Wtedy właśnie modelarze ratują się szpachlami. Ja tego nie muszę robić, ponieważ mam na to swój bat. Okej. Więc wracam do naszej pracy, to tyle, jeżeli po prostu ktoś maluje, to już ma budę, to ma wskazówkę jak to robić. Ja tutaj się jednak zacznę bawić reflektorami. Jak wyglądają reflektory? Jest to taka plastikowa, pleksowa właściwie, no to jest jakiś przezroczysty plastik, no nie jest pleksa na pewno. Jest to przezroczysty plastik, który należy pomalować w trzech kolorach reflektora. On się znajduje na takiej specjalnej wyprasce. Wszystkie te lampy, wszystkie te szyby, one się znajdują na takiej specjalnej wyprasce. I jeżeli chcecie, te plastiki są bardzo delikatne. Jeżeli gdzieś uklejonym palcem dotkniecie na środek tej szyby, no to koniec, macie ślad, estetykę, szlak trafił. Więc naprawdę pilnujcie sobie tej wypraski jak oczka w głowie. Zawsze trzymajcie to w folii, żeby inne wypraski, już teraz ostre, nie porysowały wam szyby czy coś w tym stylu, bo naprawdę no szkoda by było. Postawicie model na półce, gdzieś tam przyświeci słoneczko i będzie widać rysy na nim, a szkoda, nie? Więc dbajcie o ten element, ja go trzymam zawsze w worku i osobno, zawsze, nigdy go nie trzymam w pudełku z innymi elementami, tylko osobno gdzieś go zawsze odkładam. Okej. Malować takie drobne rzeczy należy bardzo takimi małymi pędzelkami. Ja tu akurat używam zerówki, pędzelki firmy Italeri. I jak to maluję? Maluję to oczywiście bardzo cienką warstwą, w taki sposób, żebym mógł zaraz na świeżo nanieść nową, następny kolor farby i następny kolor farby. Gdybym naniósł za dużo farby, ta farba by po prostu zaczęłaby mi się rozlewać na inne sektory tego reflektora. A zauważcie, że ona ma tu takie fajne sektory, takie poprzeczki. Właśnie po to jest też zrobione, żeby farbka nie rozlewała się po wszystkich tych, tylko ona żeby wędrowała w swoich korytarzach i nie przeskakiwała tutaj na następne, tam gdzie po prostu mają być następne kolory. Maczamy pędzelek w farbce, nanosimy tylko niewielką ilość. Ja tutaj zamiast białego użyję srebrnego, ponieważ reflektor w środku po prostu jest srebrny. Proszę bardzo. Widać, z tej strony już jest srebrne. Można również pomalować mam tą farbkę czy nie mam tej farbki? Mam tą farbkę. Jak gdzieś tam się na więcej naniesie na ten. Proszę bardzo. I już mamy srebrne, które oczywiście ma służyć za białe. Biorę następny farbek, bo jak wcześniej pędzel naszy, bo tak jak mówiłem wcześniej, używam innego pędzla do kolorów, innego pędzla do... I teraz naniosę kolor czerwony.
Jest, jest. I na koniec oczywiście kolor pomarańczowy. Więcej czerwonego jeszcze dam. I tak samo maluję drugi reflektor. Teraz do wcześniej przygotowanego kielicha, którego Wam pokazywałem w którejś części filmu, wypukuję ten pędzelek. Tak, wycieram go w bibułkę, bo przecież trudno, żebyśmy do każdego koloru używali osobnego pędzla, bo byśmy na te same te nieby robili z pieniążkami, na same pędzelki. I teraz nakładam kolor pomarańczowy jako migacz. I mamy reflektor pomalowany tylnie. Oczywiście różne można proporcje nanosić. Oczywiście lampa czerwona powinna być trochę bardziej prostokątna niż jak tutaj zrobiłem. Może być, ale nie musi, bo ja widziałem różne proporcje tylnych kloszy. To wszystko już zależy od Waszego gustu i uznania. Jeden klosz mamy, drugi klosz malujemy identycznie tak samo. Co teraz jeszcze możemy zrobić? Póki mamy pędzel zamoczony już w pomarańczowej lampce, to korzystając z okazji możemy wziąć teraz naszą szklaną paterkę, to znaczy tą paterkę, na której mamy wypraskę, na której mamy te wszystkie szkła, i możemy pomalować wszystkie migacze, wszystkie elementy, które są migaczami, i one są jeszcze tutaj. Po prostu zanim je wytniemy, możemy je pomalować na pomarańczowo. Ok, pomalowałem już sobie na pomarańczowo wszystkie migacze w tej wyprasce, które mają być. I teraz, korzystając z okazji, że w ogóle maluję i mam i tak już pędzelki do umycia, więc pomaluję sobie również nad kabiną całą tą listwę przeciwsłoneczną. Oczywiście maluję ją farbką czarną, szklaną, czyli tą z oznaczeniem glass. Ok, gdy już pomalujemy listwę, tak ona ma się błyszczeć jakby była ze szkła. Ma mieć swój połysk, właśnie ta farba z specjalnym oznaczeniem gloss, właśnie to ma nam zapewnić, że mam mieć to taki szklany połysk. Ok, tak pomalowaną wypraskę kładziemy gdzieś pod jakąś gazetą w bezpiecznym miejscu, aby nikt nam tego nie zrzucił, aby też nikt nam tego nie dotknął. Ok, ja już pomalowałem wszystko to, co miałem do pomalowania. Oczywiście mój teren jest zabezpieczony. Wszystkie farbki powędrowały z powrotem do pudełka, aby gdzieś nie popełnić błędu w sztuce, gdzieś niechcący nie popchnąć i czegoś niechcący nie wylać. Chociaż już trochę napsociłem, ale Wam nie pokażę co, bo nie musicie wszystkiego widzieć. No dobra. Teraz skupimy się nad błotnikami. Błotniki to taka trochę fajna rzecz do sklejania, taka bardzo ciekawa, taka trochę abstrakcyjna, ale bardzo ciekawa, ponieważ jeden błotnik składa się z trzech elementów i potem takich wielu drobnych akcesorii. Żeby w ogóle błotnik można było przyczepić do ramy, trzeba najpierw przykleić i z jednej strony, i z drugiej strony takie specjalne łapy mocujące. Trzeba to oczywiście zrobić prosto. Dwa błotniki, strona lewa, strona prawa, strona lewa, obydwa się od siebie różnią. Na jednej umieszczamy tablicę rejestracyjną w tym miejscu. I teraz mamy tutaj alternatywę. Producent dał nam fajną alternatywę, dobrze, że o tym pomyśleli. Dał nam alternatywę taką, że możemy przykleić sobie albo podkładkę pod tablicę rejestracyjną płaską, albo kwadratową. No, powiem Wam szczerze, że ja jeszcze nie widziałem nigdzie kwadratowej. Od czasu do czasu widuję na przyczepach, na wrotkach, co mi przyszło do głowy. 92B to jest to, co przykleję w te miejsce, na tym nadkolu właśnie lewym. Natomiast na nadkolu prawym, metodą, tak jak Wam pokazywałem wcześniej, czyli pisania wykałaczką, jak za dawnych czasów pisarze pisali piórem, emblemat Mercedes-Benz.
I teraz jeszcze taka jedna fajna rzecz. Teraz właśnie, w tym momencie, będziemy pierwszy raz mieli do czynienia z kalkami. To są kalki. I teraz będziemy mieli właśnie pierwszy raz styczność pracy z tymi kalkami. Powiem wam, że producent Italeri zaleca stosowanie specjalnej cieczy, która zapewnia jakąś tam kleistość tej kalki. Jednak ja stosuję zwykłą letnią wodę. Uwaga, nie zimną, nie gorącą. Taką letniawą. Po prostu ona ma być takie temperaturze pokojowej. Jeżeli ona będzie za zimna, no to niestety ta kalka będzie długo odmakać. Będzie to, nie wiem, tak jakieś dziwne, a jeżeli będzie za gorąca, to ona się po prostu zmarszczy. Najpierw wycinamy oczywiście dekal, który nam jest potrzebny. Nam tutaj są potrzebne dekal 16. Tutaj instrukcja mówi dekal 16 na klapacze oraz dekal tablicy rejestracyjnej. I teraz jeżeli chodzi o same tablice rejestracyjne, mamy tutaj oczywiście do wyboru kilku państw. Mi to jest wszystko jedno, co kleję, nigdy na to nie patrzę. Może, że Mercedes z niemiecką marką, to może użyjemy niemieckich rejestracji. Ok, więc wycinamy tylko jedną rejestrację, bo tylko jedna w tej chwili nam jest potrzebna, oraz te dwa dekale. I za chwilkę pokażę, jak to przyklejać. Ok, a więc bierzemy się za klejenie detali. W miseczce pływają mi tutaj już kalki, które potrzebuję. Biorę element, który mi jest potrzebny. W tym momencie wyciągam sobie, żeby nie robić tego palcami, bo będzie mi się kleić do palców. Momencik, tylko gdzie ja to położyłem? Proszę bardzo. Teraz kalka mi pływa po powierzchni wody, więc delikatnie sobie ją dźwigam i naklejam w miejsce, gdzie ma przyjść. Nie używam do tego celu palców ze względu na to, że kalka przyklei się do palca, a nie do plastiku. Tak, rozprowadzam delikatnie. Ok, gdy kalka usiedzi na swoim miejscu, przyda nam się kolejny element, który wam prezentowałem na samym początku. Pałeczka, taka zwykła, higieniczna do czyszczenia uszu. Jest to fajne narzędzie, najlepsze właściwie do tego typu prac, ze względu na to, że patyczek jest na tyle sztywny, aby fajnie dociskać te kalki, a wacik odsącza nadmiar wody. Przyciskam bokiem. Proszę bardzo, woda wypływa spod kalki. Pałeczka zbiera jej nadmiar. Za mocno przycisnąłem, niestety to się takie rzeczy zdarzają, wtedy trzeba wziąć, poprawić. Należy pamiętać, że dopóki kalka nie wyschnie, nie przyklei się do plastiku, to trzeba będzie jednak jeszcze na ten element uważać. Ok, i tak robimy tak samo z drugim botnikiem. Ok, w momencie, gdy kalka siedzi na swoich miejscu, pamiętajcie, aby broń Boże nie dotykać tej kalki palcem. Macie gwarantowane na 100%, że kalka natychmiast przyklei wam się do palca, ponieważ nas na skórek już taki jest, że po prostu kalka się do niego natychmiast przyklei. Dopóki to nie wyschnie z wody, mamy właśnie po to te pałeczki, żeby tutaj sobie tą wodę odsączyć, żeby to szybciej wyschło. Ja jeszcze lekko mogę dać pod lampę, która daje mi tutaj dodatkowe ciepło, tylko nie tak, żeby odstopić. Są to rzeczy delikatne, więc należy uważać. Teraz zabieram się za przyklejenie naszych wcześniej pomalowanych kloszy oraz biorę się za klejenie tablicy rejestracyjnej. I tak już wyglądają botniczki, gotowe do przyklejenia. Oczywiście podczas klejenia całych botników musimy również pilnować tego, aby patrzeć, z której strony przyjdzie błotnik. Jeżeli z tej strony przyjdzie jeżeli ten błotnik przyjdzie do ramy z lewej strony, to musimy pamiętać, aby migacz był ustawiony do strony wewnętrznej. Od strony wewnętrznej. Migacz, światło pozycyjne oraz światło cofania.
Gdy mamy już gotowe te elementy, odstawiam je na bok, aby dobrze wyschły. Jeszcze ktoś by mógł zapytać, a dlaczego ja malowałem wcześniej te reflektory, a nie dopiero teraz? Ano dlatego, że zawsze istnieje ryzyko, że możemy sobie podczas malowania, nanoszenia farby na reflektor, kropnąć farbą na kalki. Gdy kropniemy gdzieś sobie farbą na plastiki, nie ma jeszcze tragedii. Da się to wyczyścić, nadmiar tej farby, nie rozcieramy, bo wtedy tak jakbyśmy malowali, tylko nadmiar tej farby pobieramy właśnie pałeczką. Jeżeli gdzieś nam się wyleje farba, przykładamy pałeczkę, pałeczka wciąga farbę i to, co zostanie na plastiku, lekko polerujemy pilniczkiem, gładzikiem, broń Boże żadnym rozpuszczalnikiem, bo uszkodzimy plastik, może nam go nawet wyżreć. W związku z tym po prostu szlifujemy te miejsce, aż całkowicie nie pozbędziemy się farby pilniczkiem, gładzikiem. Natomiast gdyby nam farba kapła na już przyklejone kalki, dziękuję, do widzenia. Teraz mógłbym skleić według rozdziału 9 dalsze brakujące mi elementy i tak też zrobię. Skompletuję sobie wszystkie elementy, które po prostu gdzieś tam mają mi przyjść na ramię. A więc zbieram się za sklejenie QRSTU i spotykam się z Wami, gdy skleję te elementy. Okej. A więc powycinałem wszystkie te elementy, które przychodzą do ramy, wszystkie te akcesoria, wszystkie zbiorniczki, niezbiorniczki. Mam to wszystko tutaj, leży mi luzem. Zrobił mi się tutaj tak zwany mały bajzel. Ale w pierwszej kolejności będę właśnie te wszystkie zbiorniczki przyklejał na swoje miejsce. No tutaj nie będę Wam tego nagrywał, jak to kleję, ponieważ nie ma tutaj w tym nic skomplikowanego. Po prostu wszystko przychodzi na swoje miejsce. Sprawdzałem już, przymierzałem te elementy na sucho. Nie ma tutaj żadnych problemów, wszystko pasuje według instrukcji. Ja się z Wami spotkam, gdy poprzyklejam te wszystkie akcesoria, oprócz nadkoli i oprócz baków. W pierwszej kolejności właśnie przyklejam wszystkie zbiorniczki, wszystkie te duperołki. Zbiornik paliwa przyklejam jako następna kolejność i dopiero na samym końcu przyklejam błotniki. I gdy to wszystko przykleję, spotykam się z Wami. No i pojawiłem się po sklejeniu większości akcesorii do ramy. Przyklejone jest koło zapasowe, przyklejony jest zbiornik, nadkola, wszystko pasuje. Zbiorniki, które tutaj weszły jak ulał. Tutaj jeszcze jeden zbiorniczek. I tak wygląda efekt pracy. Oczywiście, żeby nie było tak słodko, Italeri się już o to bardzo postarało, żeby nie było nam za słodko, to wystąpiły dwa kolejne błędy i to błędy, które pamiętam jeszcze ze sklejenia mojego pierwszego Mercedesa. Nic się nie zmieniło, wystąpiły one ponownie. Natomiast pierwszy błąd, z jakim tutaj się spotkałem, to jest element w instrukcji, który nazywa się M. Element M jest to połączenie tego zbiornika z tą częścią tutaj przy silniku, wychodzącą z silnika. Ma on umiejętnie przejść między błotnikiem i połączyć te dwa elementy, oczywiście przychodzą na swoje miejsca. Niestety, po przymierzeniu tego elementu na sucho okazało się, że zupełnie on nie pasuje. Cała reszta pasuje, tylko nie ten jeden element, co świadczy o tym, że ten właśnie jeden element jest źle dopasowany. Musiałem ten element sprytnie, tutaj on wchodzi w ten zbiorniczek, tam z tyłu go trochę nie widać. Musiałem ten element niestety przykleić pod pewną krzywizną, obciąć pewne bolce i przypasować go w sposób taki wyrafinowany. Niestety niezbyt fajnie to wygląda, ale ja nic tutaj więcej nie mogę zrobić. To są takie niestety takie przykrości, które modelarza spotykają, gdy właśnie idzie według instrukcji, a instrukcja wprowadza nieraz nas w błąd. Drugie kwiatki, które tutaj się wysypały,
to jest element rozdziału 10 z tej chmureczki. Jest to kolejny element, który tutaj zupełnie nie pasuje. Ja go przymierzałem już, przymierzam go już od 15 minut na sucho. Również pamiętam, że przy pierwszym moim Mercedesie i w ogóle przy każdym Mercedesie tutaj są problemy z tym elementem. Każdy, kto składał już ten model Mercedesa, to wie, o czym mówię. Ten element jest również źle dopasowany. Ma on przyjść w te miejsce. Tutaj, jak widzicie, nad kolu jest ładne miejsce wyprofilowane na ten komin. Tutaj po prostu jest odprowadzenie spalin. Ma on przyjść tutaj i wszystko byłoby fajnie, gdyby po prostu ten uchwyt, ta rura nie była zbyt bardzo wysunięta. Ona powinna iść do góry. Jednak instrukcja mówi, że nie może ona iść do góry, bo ona musi przechodzić między błotnikiem, między jedną łapą, tą niebieską błotnika, a tą dolną czarną. Ale nie może tak być ze względu na to, że gdy teraz dam ten element, to wyraźnie on pokazuje, że ta łapa musi iść do góry, aby mógł ją chwycić klejem w tym miejscu. Więc totalne kwiatki, totalna rozsypka, będę musiał to wszystko robić po swojemu, wszystko będę musiał przerabiać, będę musiał redukować wysokość tych łap albo będę musiał przecinać tą rurę. No niestety, tak to już jest z tymi projektami. Jestem z moim kłopotem, bo jak się okazało, jakby tego było mało, że nie to, że ta część, tą całą część muszę dorabiać, przerabiać. Jeszcze już się nawet okazało, że według instrukcji, ja upewniłem się po 1000-kroć, że dobrze, w dobre miejsce przymierzam tą rzecz. Nawet okazało się, że łapy, które są tutaj, w tym miejscu, gdzie mają przyjść na ramię, one są po prostu niesymetryczne w stosunku do samej ramy. Instrukcja wyraźnie mówi, gdzie łapy mają przyjść, gdzie mają wyjść te zakładki, w jakie otwory na ramię. Tutaj ten otwór pasuje, tutaj już nie. W ogóle nie ma otworu w tym miejscu, gdzie powinna przyjść druga część łapy. Mówię wam, totalna abstrakcja, chujnia jak sto pieronów. Po prostu no, żenada. I Talerii po prostu no, robi sobie z nas jaja. No trudno, ja sobie z tym jakoś poradzę. Poradziłem sobie niejednokrotnie i nie z takimi kłopotami sobie radziłem, więc i będę musiał sobie poradzić jeszcze raz. Żeby wam to zilustrować jeszcze na instrukcji, żebyście wiedzieli, jak będziecie sklejać, o co chodzi. Ja muszę znaleźć tą część. Gdzie ona tutaj jest? Momencik. No patrzcie, ona jest tutaj. Wyraźnie jest pokazane, gdzie ten cały element ma przyjść. To jest właśnie ten element. Łapy tego elementu mają przyjść w określone swoje miejsce. Natomiast ten profilowy komin ma wejść tutaj profilem w te miejsce, gdzie jest w nadkolu. Niestety, nic tutaj nie pasuje. Ten element wydaje się, jakby był zupełnie z innej bajki. I trzeba go po prostu podporządkować pod cały ten projekt. Naprawdę. Głowa boli, żyga się chce. No ale trudno, zrobimy to. Okej. Udało mi się to jakoś przykleić. Ale co się nerwów najadłem, to tylko ja wiem. I moi domownicy. Udało mi się to jakoś tutaj fajnie dopasować, wszystko to jakoś wygląda. W pewnym miejscu musiałem włożyć większą ilość kleju. Także no, trzeba sobie poradzić czasami w niektórych takich ekstremalnych sytuacjach. Akurat wszystko jakoś mi się udało tutaj pogodzić. Trochę przyszlifowałem, trochę przycięłem, trochę nagięłem i jakoś to tutaj sensownie wygląda. Okej. Ostatnim elementem ramy, znaczy no nie takim ostatnim, bo jeszcze zostały mi do przyklejenia uchwyty na spoilery, na listwy międzyosiowe. Na sam koniec zostawiłem sobie do przyklejenia baki oraz błotniki. Zanim przykleję ten bak, na sucho go sobie przymierzę, jak on będzie mi pasował. Będzie pasował idealnie.
Ale dlaczego go akurat zostawiłem na koniec? Ano dlatego, że zanim go przykleję, najpierw pomaluję srebrzanką całe jego plecy. Te części, które przyjdą w stronę ramy. Gdy będę miał pomalowane plecy, wtedy naniosę tutaj klej, przykleję go i już przyklejony będę mógł, jakby już bak będzie przyklejony, będę mógł kontynuować malowanie baku dookoła. Pomaluję go cały srebrzanką, zostawię tylko te czarne pasy. Można też pomalować go od razu całego srebrzanką, a potem sobie farbą osobno pomalować pasy, które trzymają ten cały zbiornik. No ale po co, skoro on już jest czarny, to po co mu malować? Wystarczy po prostu równiuteńko nanieść srebrzankę w taki sposób, aby zostawić pasy. Okej, ja się już z wami spotkam, gdy będę miał gotowy bak. Przed malowaniem trzeba dobrze rozmieszać farbkę. Ja maluję bak matową srebrzanką. Dobrze rozmieszana farba gotowa do malowania. Wiecie co super jest w tej farbce? Super w tej farbce jest to... Super w tej farbce jest to, że po malowaniu zostawia ona taką fakturę aluminium. Nie jest ona świecąca, ta faktura. Nie świeci się jak psu jajca, nie świeci się tak jak Silverchrome. Tylko ona właśnie zostawia w sobie takie... taką właśnie fakturę, jak zostawia... jak dokładnie wygląda aluminium. I to jest w niej bardzo fajne. I gdy już mam pomalowane plecy, teraz odkładam pędzel, nanoszę klej, przyklejam do ramy i maluję resztę baku. Malujemy bak, po prostu przesuwając pędzelek tylko w jedną stronę, aby dostać fakturę, którą potrzebujemy, czyli taką w paski takie lekkie. Po pomalowaniu zbiornika dookoła możemy zabrać się za pomalowanie pozostałych elementów. I teraz, gdy one są właśnie sklejone już w ramię, o wiele lepiej jest nam je sklejać. Mamy je na miejscu, nie ryzykujemy, że gdzieś coś napsocimy. Gdy już skończymy malowanie, ja właśnie to skończyłem, gdy już zakończymy malowanie,
biorę się wtedy dopiero za przyklejenie nadkoli. Przyklejam nadkole i przyklejam siodło. Wielu z was pewnie zadaje sobie pytanie, czemu ten wuja uparł się przyklejać te nadkola dopiero na samym końcu. Na to on już odpowiadam. Ano dlatego, że te nadkola, te chlapacze mają bardzo wrażliwe. I jeżeli nachyliłbym model trochę pod tym kątem, którym potrzebowałbym na przykład do malowania, do różnego manewrowania w ręce modelu, mogłem szybko oderwać tutaj te elementy. One tutaj tak wchodzą tylko na takiej wąskiej zakładce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kleimy te nadkola w taki sposób, żeby uzyskać je, żeby one były proste i żeby tutaj uzyskać odpowiednią szczelinę. Muszą one dobrze dojść do swoich powierzchni. Tam są takie cztery odstające elementy i jeden właśnie z tych prostokątnych podkładek, jedna z tych łap leży na tych czterech punktach i żeby to było pod odpowiednim kątem, model może właśnie, musi właśnie poleżeć z 2 minuty w takiej pozycji. Teraz skleiłem w stronę prawą, za chwilkę to samo będę robił ze stroną lewą. Poza tym nadkola również są elementem, które trzymają listwy międzyosiowe. Jestem coraz bliżej końca rozdziału 10, jestem coraz bliżej końca spotkania z wami w odcinku 6. Przykleiłem już osłony międzyosiowe i tu teraz taka bardzo ważna uwaga co do tych osłon międzyosiowych. Nie ma większego problemu z ich przyklejeniem, jednak dużo ludzi, którzy się zajmuje właśnie modelarstwem, którzy zajmują się transportem kołowym, ciężarowym, jakoś nie pałają sympatią do tych osi. No, Jezus, ja cały czas mówię osi zamiast listw międzyosiowych. Dobra, ty jesteś na koniec świata, ale ciszej. I tutaj teraz taka bardzo ważna uwaga. Jeżeli te listwy międzyosiowe, nie chcecie ich mieć w modelu, więc musicie się teraz zdecydować, czy chcecie je mieć, czy nie. Bo jeżeli zdecydujecie się, że chcecie je mieć i raz je przykleicie, to już potem one są nie do zdemontowania ze względu na to, że siedzą ostro na kleju. Tutaj jest jedna łapa, która trzyma je na kleju i są przyklejone do nadkoli. Zarówno jak i z jednej strony, tak i z drugiej strony. Ja za chwilę będę kończył ten model. Zostały mi jeszcze, na dzisiaj oczywiście, zostały mi jeszcze do pomalowania klamki w osłonach międzyosiowych. Zostały mi jeszcze do przyklejenia migacze. No i tak, osłony międzyosiowe przyklejone, pomalowane migacze w nadkolach, pomalowane klamki, pomalowane schodki oraz przyklejone. Z tej strony również migacze, wszystko jest zrobione i na tym etapie zakończyliśmy definitywnie całą, że tak powiem, piwnicę tego modelu. Ja to tak nazywam, to jak to
właściciele Renault Magnum nazywają całą część dolną razem z silnikiem, nazywają to piwnicą. Tak samo ja tutaj to nazywam całą tą piwnicę razem z kołami, nazywam to właśnie zakończyłem właśnie tą, że tak powiem, moją piwnicę. Teraz pozostaje nic innego, jak tylko sklejać kabinę. Oto efekt całej dzisiejszej pracy. Widzicie, że zajęło mi to bardzo sporo czasu. Musiałem się trochę dzisiaj nadenerwować. Nie bójcie się, was to też nie ominie. Wiem, że to żadne pocieszenie. Ale tak wygląda nasz model na dzień dzisiejszy. Osłony międzyosiowe oczywiście są trochę elastyczne. Z tej strony są, siedzą pewniej, z tej strony są bardziej elastyczne. Wszystko jak na razie siedzi na swoim miejscu. Pomimo tego, że musiałem borykać się z błędami w instrukcji, dałem radę opanować sytuację. Model chytamy, ze względu na to, że teraz tu nie możemy sobie po prostu chycić. Te elementy są dość wrażliwe, dość jeszcze takie elastyczne. Najlepiej chytać za ten element. Jest on najmocniejszy, najstabilniejszy. Dźwigam model mniej więcej w środku. Jest to najpewniejsze miejsce do uchwycenia modelu, żeby go nie uszkodzić. Okej, na moim stanowisku pracy został bałagan, który trzeba posprzątać. Za każdym razem, w każdej części mojego filmu widzicie pełno takich czarnych wycinków. To są właśnie te wszystkie nadlewki, które wycinam z wyprasek. Wycinam sekatorem z każdej z części. No i sporo tego potem się nazbiera. Trzeba to zbierać jakąś szufelką, odkurzaczem. I tym miłym akcentem kończę część kolejną i zapraszam was na część, w której filmu, teraz zapomniałem już nawet, która to była część, a która będzie następna, w której będziemy sklejać wnętrze kabiny. Malowaliśmy dzisiaj troszeczkę, sklejaliśmy, wszystkiego skosztowaliśmy dzisiaj po trochu. Jest coraz ciekawiej, jest coraz fajniej i będzie jeszcze ciekawiej i będzie jeszcze fajniej, a zapewniam was, że atrakcji nie będzie brakowało, zwłaszcza przy sklejaniu kabiny i zwłaszcza przy osadzeniu kabiny na zawiasach. No cóż, do zobaczenia w kolejnej części.